hej merciątka, witam Was bardzo cieplutko w kolejnej randomerce. Dzisiaj przetestujemy sobie, może nie dzisiaj, ale w dwóch najbliższych randomerkach, przetestujemy wysoko oceniane dwa interaktywne romanse, które widnieją w polecanych na moim telefonie. Zatem jeżeli jesteście ciekawi, który z nich lepiej się zapowiada i prezentuje po pierwszych minutach, a konkretnie po pierwszych rozdziałach, zapraszam na wspólne testowanie i doznania. Może przy którejś z nich już na wstępie uruchomią się motyle w brzuchu i na skut siebie uzależnią, no kto wie. Zaczniemy od romantycznej powieści wizualnej Amnezja. W opisie czytamy: czy potrafisz sobie wyobrazić, że jesteś zupełnie sama i nikt wokół ciebie nie może ci pomóc? Nikt, na kim można polegać, nawet ty sama? Co byś zrobiła, gdyby cały twój świat rozpadł się na twoich oczach? Zyskasz nowych przyjaciół i odnajdziesz nową miłość, ale czy uda ci się znowu znaleźć siebie? Tak wiele pytań, a oni czekają, aż znajdziesz odpowiedzi. Zanurz się w niespodziewanym romantycznym trójkącie miłosnym lub wybierz starą i znajomą miłość. Wybór jest twój i tylko twój, ale bądź ostrożna. Każdy wybór ma swoje konsekwencje. Brzmi bardzo zachęcająco. Aktualnie dostępnych jest 7 rozdziałów tej gry, także niezbyt wiele. Ale co tam, bez przeciągania, nie będę się mądrować, bo najprawdopodobniej i tak znacie te gry, także tylko ja ich jeszcze nie znam. Więc bez przeciągania przejdźmy sobie od razu do rozdziału pierwszego, zatytułowanego Ucieczka od rzeczywistości. Graficznie prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. Pierwszy rozdział. Ucieczka od rzeczywistości. Wow, wygląda to ślicznie i te dźwięki w tle. O, jesteśmy i my! Jak ona jest słodka, jakie ona ma gigantyczne oczeska. I te usta, i ten nos. Śliczna jest. Ona mieszka na wsi? Zaraz się przekonamy pewnie, co się tutaj wyczynia. W życiu każdego zdarza się choć jeden moment, kiedy chciałoby się uciec ze świata, w którym żyjemy i który znamy tak dobrze, że zaczyna nas tłamsić i przytłaczać. Kiedyś budziłam się z tym uczuciem każdego poranka. Wraz z upływem dnia mój nastrój zmieniał się diametralnie i zasypiałam w pełnym spokoju i z wdzięcznością za to, co było mi dane. Jednakże, gdy słońce znów wybudzało mnie kolejnego ranka, zamiast dobrego nastroju i pozytywnej energii, otaczała mnie chmura wątpliwości i podejrzeń, która przynosiła z sobą niepewność i uczucie, że jakoś wcale tu nie pasuje. O, jak się złapała za usta. Niestety trzeba będzie przeklikiwać bardzo wiele reklam, ale postaram się to Wam tak pociąć wszystko, żebyście nie musieli na nie patrzeć. Wspomnienia są trochę jak sny. O, bledną z upływem czasu, a bariera pomiędzy jednymi a drugimi przekształca się w cienką nić, która może łatwo pęknąć. Ale to ślicznie wygląda, nie spodziewałam się, że aż tak ładnie. Wow. W moim przypadku nie istniały żadne wspomnienia z przeszłości, ani sny. Okej, zaczynamy od amnezji. Dosłownie od amnezji. Dziewczyna pewnie nie wie, co się dzieje, ale klimatem wpasowaliśmy się idealnie. Ten śnieg, jak biało. Tylko wewnętrzny głos, który nakazywał mi uciekać. Parę tygodni wcześniej. Promienie słońca przeciskały się przez gęste wierzchołki drzew, ogrzewając moją twarz. Otworzyłam oczy i zobaczyłam płatki śniegu, leniwie spadające wszędzie wokół. Próbowałam wstać, ale powstrzymał mnie ostry ból głowy. Ciekawe, jak ona się znalazła w tym miejscu, zupełnie sama. Ach, strasznie boli! Jak ona jest ślicznie ubrana! Zaraz, chwila, moment. Czy ja mogę ją jakoś przebierać? Customization! Mogę ją całkowicie przemienić! O, jak fajnie! Okej, w takim razie... Jaki tutaj by jej dać kolor włosów? No nie, teraz będę tutaj siedziała wieki. Okej, spokojnie. Postaram się to zrobić najszybciej, jak tylko się da. Coś bardziej naturalnego, czy coś bardziej szalonego? Tak mi się podobasz, włoski. Te aktualne mi się bardzo podobają u niej. Wow! Jaki wybór! Niesamowite. Po prostu jestem w szoku. Okej, chyba dam jej długie włoski. Te mi się mega podobają. Ewentualnie
Te. Wiecie co? Niech zostanie przy tej fryzurze. Wow, usta. Oh my gosh. Można dać jej taką odważną szminkę. Albo coś takiego delikatniejszego. Postawię na bardziej taką naturalną. Metamorfoza. Oczy. Może zielone? Albo jakieś niebieskie, piwne? Wow, w tych piwnych fajnie wygląda. Albo fiołkowe. Jezu, jakie to jest duży wybór. Aż za duże. Teraz będę tutaj długo siedzieć. Może jednak te piwne jej dam? O, albo te. Niech zostaną te. I jeszcze strój. Przyjrzyjmy dostępne stroje. Jaka bluza, jak ją zniekształca. Coś typu Chloe z Life is Strange. Jaka PJs, a tutaj tak grzecznie. Jaka uczennica z niej. To mi się podoba. Okej, niech tak zostanie. Więc tak się prezentuje nasza bohaterka. O, jak słodko teraz wygląda. Ach, strasznie boli. Parę minut później zdołałam zorientować się w moim otoczeniu. Skąd ja się tu wzięłam? Okej, zawołaj o pomoc albo spróbuj sobie przypomnieć. Może nie będziemy się wydzierać, bo tak naprawdę jesteśmy chyba w samym środku lasu, więc kto niby miałby nas usłyszeć, nie ma w tym sensu, ale spróbuj sobie przypomnieć, jak się tutaj znalazłaś. Nie mogę panikować, muszę sobie przypomnieć, jak się tu znalazłam. Przeszukałam moje ubranie i kieszenie w poszukiwaniu czegoś, co uruchomiłoby moją pamięć, ale na próżno. Czy ktoś mnie obrabował? O. Nie, dlaczego nic nie pamiętam? Ktoś cię uderzył w głowę! Złapałam się pobliskiego drzewa i podniosłam się na nogi. Jednakże moje gwałtowne poruszenie wywołało silne zawroty głowy, więc instynktownie zamknęłam oczy. Nie mogę tu zostać. Muszę znaleźć pomoc. Powoli słaniałam się od jednego drzewa do drugiego, próbując wypatrzyć coś, co pomogłoby mi znaleźć drogę wyjścia z lasu. Co ja w ogóle robię? Co będzie, jeśli tylko zapuszczam się coraz bardziej w głąb lasu? Co, jeśli nikt nigdy mnie nie znajdzie? Pomocy! Teraz będzie się wydzierać? Nasłuchiwałam uważnie odpowiedzi, ale nic nie usłyszałam. No w końcu jesteś w lesie, hello! Kto miałby cię usłyszeć, zwierzęta? Jedynym dźwiękiem, który mi teraz towarzyszył, było silne bicie mojego serca. Wyobrażacie sobie, jaka to musi być stresująca sytuacja? Znajdujecie się w środku lasu, nie macie pamięci, kim jesteście, co tu robicie? Wiedziałam, że strach jest najgorszym wrogiem w takich sytuacjach, więc dałam sobie trochę czasu, aby się uspokoić. Nic mi nie będzie. Miałam nadzieję, że usłyszę czyjś głos wzywający moje imię, ale właśnie wtedy zdałam sobie sprawę. Moje imię. Jak ja mam na imię? Pamiętam moje imię? Zapomniałam, jak się nazywam. Może będzie ciekawiej, jeżeli nie będzie miała totalnie bladego pojęcia, jak się nazywa. Moje imię. Kim ja w ogóle jestem? Nie pamiętam nawet mojego imienia. Och, cholera, to nie może być prawdą. Byłam zdesperowana, bo czułam się kompletnie bezsilna. Sfrustrowana uderzyłam aż w sąsiednie drzewo pięścią. Niespodziewanie bransoletka, którą miałam na ręce, pękła i spadła na ziemię. Podniosłam ją i dobrze się jej przyjrzałam. Nigdy bym nie pomyślała, że to moja bransoletka. Nie pamiętam wcale, skąd ją mam. W sumie to nawet nie pamiętasz, jak się nazywasz. Trochę szkoda, że pękła, ale może ją jakoś naprawię? Przyglądałam się jej uważnie, szukając zapinki. Ładna jest. I podziwiając umieszczony na niej łańcuszek szlachetnych kamieni. Całkiem przypadkiem zobaczyłam dedykację wyrytą na jednym z nich. Może będzie jej imię? Córka. To nie może być jedyne słowo w tej inskrypcji. Przyjrzałam się poszczególnym kamieniom na bransoletce i znalazłam pozostałe słowa. Wszystko nabrało teraz sensu.
inskrypcja głosiła: moja ukochana córka Holly. Tak, dałam jej imię Holly, żeby było tak bardziej świątecznie. Co chwilę dostaję reklamy TikToka. God damn it. Kontynuowałam marsz, powtarzając w myślach imię wygrawerowane na bransoletce, w nadziei, że zdołam sobie coś przypomnieć. Jakie widoki. To pewnie moje imię, ale skąd mogę mieć pewność? Wcale nie brzmi dla mnie jakoś znajomo. Holly. Jestem Holly. Gdy dotarłam do skraju lasu, słońce już zachodziło. Tam jest w dole jakiś kościół? Co to za budowla? Byłam zmarznięta i głodna, ale się nie poddawałam. Zobaczyłam przed sobą malowniczą wioskę zasypaną śniegiem, ukrytą w niewielkiej dolinie, pośród gór i mniejszych pagórków. Jesteśmy w Alpach! Jedynym problemem było to, że stałam u boczu wzgórza i nigdzie w pobliżu nie było ścieżki w dół. Nareszcie! Może teraz ktoś usłyszy moje wołanie? Pomocy! Jeszcze wzejdzie lawina, głupia loku! Chciałam krzyczeć co sił, ale moje wołania były niewiele głośniejsze od szeptu. O, zapada noc chyba. Byłam zbyt wyczerpana. Niespodziewanie jakiś hałas wyrwał mnie z mojej zadumy. Ktoś idzie! No! Instynktownie schowałam się za drzewem. Ktoś jest ze mną! O! Mogę uciekać albo pozostać w ukryciu. Tutaj każda decyzja ma wpływ na rozgrywkę. Może nie uciekaj, może ten ktoś jest nastawiony przyjacielsko i ci pomoże? Pozostań w ukryciu, będziemy go obserwować, albo ją. Wszystko pójdzie dobrze, jeśli tylko zachowam spokój i będę cicho. Cokolwiek tu jest, na pewno mnie nie znajdzie. Stałam ukryta za drzewem, wstrzymując oddech. Miałam nadzieję, że to tylko jakieś zagubione zwierzę, poszukujące pożywienia, a nie jakiś mój prześladowca. Skąd możesz wiedzieć, czy masz prześladowców, czy nie? Nie pamiętasz nawet swojego imienia, no w sumie teraz już pamiętasz, ale to tylko dzięki bransoletce. Strasznie tu cicho. Ostrożnie wyjrzałam za drzewa i zobaczyłam kątem oka czyjeś buty. Gdy szybko uniosłam głowę, nasze oczy spotkały się na moment. Byłam przerażona i chciałam uciekać, ale nie miałam dokąd. Za moimi plecami znajdowało się strome urwisko. Skacz! Tak, i połam się. Nieznajomy wyciągnął do mnie ręce, ale ja cofnęłam się parę kroków. Byłam tak przerażona, że poślizgnęłam się i straciłam równowagę. A! Nie! Myślałam, że to już koniec. Złapał ją! Kimkolwiek on jest! Uratował ją! Myślałam, że ostatnią rzeczą, jaką zobaczę, będzie twarz ścigającego mnie mężczyzny. Myliłam się. To właśnie on uratował mi życie. Zwinnie złapał mnie za ręce i szybko wyciągnął znad przepaści. Stanęłam z nim twarzą w twarz. Wow, jaki ma zarost! Ups, mało brakowało. Trzymam cię, jakiś Eryk. Jakie imię. Jaka fryzura. Okej, mogę mu podziękować, mogę mu nakazać, by mnie puścił, albo zapytać, kim jest. Może podziękuj mu? Uratował ci życie w końcu. Dziękuję, tak się bałam. Widziałem i myślałem już, że spadniesz. Prawie się ześlizgnęłaś i spadłaś w przepaść. Sobie pewnie myśli, co za idiotka. Myślałam, że mnie ścigasz. Nie, czemu miałbym? Zastanawiałam się tylko, co robisz sama w tym lesie. Jakie spojrzenie. Martwiłem się o ciebie. Nawet mnie nie znasz, a już się o mnie martwisz? Odczekałam chwilę, aby trochę ochłonąć i dobrze mu się przyjrzałam. Był wysoki, silny i miał gęste, zburzone włosy. Zburzone? A jego oczy błyszczały tak jasno, że nie sposób było się do niego nie uśmiechnąć. Nawet mnie, w mojej obecnej sytuacji. Ludzie mówią, że oczy nie potrafią kłamać, ale jego zdawały się być takie tajemnicze. Były zarazem przerażające i wzbudzające we mnie ciepłe uczucia i uśmiech. Już cię zakochała! Już cię zadurzyła! Dobrze, zacznijmy raz jeszcze. Nazywam się Eryk. Mogę się przedstawić albo poprosić go o pomoc. Nie no, przedstawmy się. Wypada. Cześć Eryk, jestem Holly. Tak mi się przynajmniej wydaje. Miło cię poznać, Holly.
Holly i Eryk. Pozwól, że ci pomogę i pokażę ci drogę do wioski. Choleryk wychodzi. O Boże, szipujemy choleryka? Dzięki, byłoby miło zjeść coś ciepłego. Wydaje mi się, że od dawna nic nie jadłam. Że ona nie zamarzła leżąc w śniegu. Naprawdę? W takim razie ruszajmy natychmiast. A o reszcie opowiesz mi, gdy już dojdziesz do siebie. Jaki dżentelmen! Eryk podparł mnie ramieniem w talii, a ja oplotłam ręką jego szyję. Ostrożnie, jest dość ślisko. Już mnie maca, no. Efekt adrenaliny krążącej w moich żyłach powoli przygasał. Ta, adrenalina to dopiero jej podskoczyła, jak ją objął. Zaczęłam znów odczuwać ból moich odmrożonych stóp i osłabionych mięśni. Znajdujemy się już w jakimś pokoju. Następnego dnia, tej nocy, miałam sen. Byłam w nim małą dziewczynką i bawiłam się na piaszczystej plaży. Byłam sama, pochłonięta zabawą, gdy nagle pogoda gwałtownie się zmieniła. I zabrała jej wiaderko! Podmuch wiatru porwał moje zabawki do wody, a fale odciągnęły je z brzegu. Zaczyna już sobie coś przypominać. Chciałam za nimi pobiec, ale zatrzymał mnie surowy głos mojego ojca. Zwrócił się do mnie po imieniu Holly. O, cześć, wlazłeś mi do sypialni. Ja tutaj śniłam o swojej przeszłości. Myślisz, że nic jej nie będzie? Kogo ty pytasz? Nowa postać. Janka. Wróci do siebie, musi po prostu odpocząć. Biedactwo, była w naprawdę kiepskim stanie. Fajny ma sweter. W takim razie zostawmy ją, aby jeszcze trochę odpoczęła, a ja pójdę poszukać lekarza. Wygląda jak jakiś drwal. Szkoda, że nie ma brody. Podrywałam się gwałtownie i zobaczyłam, że nie jestem sama w pokoju. Gdzie ja jestem? Kim jesteś? Może zapytamy, gdzie ja właściwie jestem? O, moja PJs z królikiem. Gdzie ja jestem i skąd się tu wzięłam? Obudziła się! No cześć. Spokojnie, Janka, nie strasz jej. Oni są rodzeństwem? Mam nadzieję, że to nie jest jego dziewczyna. Cześć, Holly. Nazywam się Janka i jesteś teraz w moim skromnym domku. No, nie wygląda na taki skromny. Jak się czujesz? Jeszcze domek w górach? Musi być wart majątek. Janka, cześć. To ty mnie znalazłeś. Eryk! Przypomniała sobie, jak ma na imię. Tak, Holly, cieszę się, że to pamiętasz. Byłaś naprawdę u kresu wyczerpania. Bardzo się o ciebie martwiłam, kiedy Eryk cię przyprowadził. Dziękuję wam obojgu. Ratowaliście mi życie. Czuję się już lepiej, ale nie sądzę, żebym była w stanie wstać z łóżka. Co, ma zakwasy? Odpocznij, a my zajmiemy się tobą, jak tylko umiemy, aż do przyjścia lekarza. Wyzwali lekarza? Przyniosę ci coś do jedzenia, żebyś szybciej odzyskała siłę. Czy ten doktorek to będzie drugi nasz romantyczny wybór? Dziękuję. Eryk wyszedł z pokoju, a Janka poszła w ślad za nim. Znów zostałam sama. Masz książki, masz piciu, masz budzik. Masz łóżko, możesz iść spać. Usiadłam w łóżku, aby lepiej rozejrzeć się po pokoju. Znajdowałam się w przytulnej, stylowej chatce. Zakopanem. Ogień płonął wysoko w pobliskim kominku, co nadawało pomieszczeniu jeszcze przyjemniejszej atmosfery. Ta chatka wygląda zupełnie bajkowo. Aha, życie jak w Madrycie. Spróbuj wstać, zostań w łóżku. Może wstaniemy i się rozejrzymy? Mogłabym wstać i podejść do okna. Może odświeżyłoby to moją pamięć i pomogło mi rozpoznać to miejsce? Powoli przesunęłam stopy poza krawędź łóżka i stanęłam na nogach. I się wywróci! Czułam lekkie zawroty głowy i słabość w nogach, ale udało mi się utrzymać równowagę. Brawo ty! Czuję się taka słaba! Podeszłam do okna i przetarłam zaparowaną szybę dłonią. Za oknem rozciągał się krajobraz imponującego pasma gór. I widać też było kilka innych chatek przysypanych śniegiem. O, w takim miejscu święta spędzić. Widziałam, jak Eryk żegna się z Janką na progu i wychodzi. Aha, czyli nie są rodzeństwem, chyba? Chwilkę później weszła do mojego pokoju i zobaczyła mnie przy oknie. Proszę, Holly, wracaj do łóżka! Nie krzycz na mnie! Nie martw się o mnie, widzisz? Nic mi nie jest. Nie jestem inwalidką!
Musiałam tylko rozprostować nogi. No, bo jeszcze dostanę od leżyn. Proszę cię. Mogłabyś mi przynieść coś ciepłego do picia, please? Usłuchałam jej nakazu i wróciłam do łóżka. Eryk nigdy by mi nie wybaczył, gdyby twój stan się pogorszył pod moją opieką. A cię już się we mnie zakochał? Myślę, że nie mogłoby być już gorzej. Dlaczego tak uważasz? Bo nic nie pamiętam. Właśnie, bo nic nie pamiętam. Bo jestem całkowicie bezradna, bo chcę wrócić do domu. Naszym największym problemem w tym momencie to jest brak pamięci. Bo nic nie pamiętam? No właśnie. Nie wiem, kim jestem, ani skąd się tu wzięłam. Strasznie mnie to dręczy. To może być tylko tymczasowy stan, wywołany trudną sytuacją, w której się znalazłaś. Byłaś sama i przemarznięta na kość. Nawet sobie nie wyobrażam, jak musiałaś się czuć. Uprzejme, kojące słowa Janki sprawiły, że moje oczy wypełniły się łzami i nie mogłam już powstrzymać emocji. Zaczęłam płakać. O! Janka usiadła przy mnie i czule mnie przytuliła. Kiedy wreszcie się uspokoiłam, przyniosła mi ciepłej zupy i zostawiła mnie, abym mogła odpocząć. Kilka godzin później... O, nastała noc! Nastała noc! Usłyszałam głośne pukanie do drzwi, a następnie czyjeś głośne kroki. To lekarz? Holly? Tak, Eryk? Przepraszam, że nie dałem rady przyjść wcześniej. Rąbałeś drwa? Na upał? Miałem sporo pracy. Nie ma sprawy. I tak już dość zamieszałam tobie i Jance. Nie, zupełnie nie. Janka bardzo się cieszy, że może ci pomóc. Aha, czyli wy jesteście rodzeństwem. Uwierz mi, że nie może się już doczekać, aby zacząć bombardować cię pytaniami. Sorry, Ayana, ale na żadne pytanie nie znam odpowiedzi. Nie mam pamięci. Nie będę znała odpowiedzi, a ty nie jesteś... Tak bezpośrednio. A ty nie jesteś ciekaw? Właśnie, tak jak ona. Tak, ale jestem też bardzo cierpliwy. Okej. Janka nie ma w okolicy wielu koleżanek w jej wieku i potrzebuje towarzystwa. Nie mam nic przeciwko. Ja też chętnie dotrzymałbym ci towarzystwo. Ale muszę pójść po drewno. Ja cię zgadłam! Nie wierzę. A to ciężka praca, która zazwyczaj zajmuje mi większość dnia. Jesteś drwalem. Właśnie, jesteś drwalem? Zgadza się. Wiem, że to niezbyt poważny zawód. No nie mów tak, każda praca... Nie każda praca, a żadna praca nie hańbi. Ale staram się pomagać ludziom w naszej wiosce, jak tylko mogę. Zawodowo rąbiesz drwa, okej. Uważam, że to bardzo szlachetne z twojej strony. Poza tym, twoja praca jest chyba bardzo niebezpieczna. Jeśli o mnie chodzi, to po prostu praca jak każda inna. Kiedy tak rozmawialiśmy z Erykiem, zauważyłam Jankę podglądającą nas przez szparę w drzwi. O gosh, jego siostra jest niemożliwa. Janka, wejdź proszę. Ech, naprawdę głupie się czuję, mówiąc to w twoim własnym domu. Nie chciałam wam przerywać rozmowy. Jaka czerwona. To nic takiego, możesz do nas dołączyć. Jak chcesz, możesz do nas dołączyć. Że czemu nie? Możesz do nas dołączyć, będzie mi miło. Wydaje mi się, że Janka nie jest zbyt zainteresowana. Nie znosi mojej pracy. O, dlaczego? To prawda, że nie lubię rozmawiać o jego pracy. Bo wtedy zaczynam myśleć o wszystkich tych okropnych rzeczach, które mogłyby mu się przydarzyć. O. Hej, musisz być pogodna i wesoła, by Holly szybciej wyzdrowiała. Masz rację, przepraszam. Nie przejmujcie się, już czuję się lepiej. Wcale nie kłamałam. Naprawdę czułam się lepiej po rozmowie z Erykiem. Nie dodała, że z Janką też. O, ktoś puka. Krótko później usłyszeliśmy pukanie do drzwi wejściowych. Janka pobiegła otworzyć. To na pewno twój lekarz! Już jest mój? Wow. Mieliśmy szczęście, że zgodził się przyjść w taką zamieć. Doktor Łapiński jest ekspertem w swoim fachu, a przy tym jedynym lekarzem w naszej wiosce. To po prostu niesamowite, że potrafi sam zajmować się wszystkimi. Jest młody i przystojny. Janka wróciła pierwsza, a tuż za nią pojawił się lekarz. W pokoju panował półmrok, więc nie mogłam ocenić jego wieku. What? Nawet nie wie, czy jest starym dziadem. Ale gdy podszedł bliżej i położył swoją torbę na podłodze, poczułam, że lekko drża. A drugi kandydat? Serce zaczęło mi bić coraz szybciej, bo wydało mi się jakoś znajome. What the hell?
niej sprawdza temperaturę. Jego poważna twarz i przeszywające spojrzenie wzbudzały we mnie niepokój. Niepokój? W mojej głowie pojawił się obraz mężczyzny dotykającego dłońmi mojej twarzy i całującego mnie w czoło. Czy oni się znają? Czy ja go skądś znam? Czy to tylko moja wyobraźnia płata mi figle? Okej, udało nam się zakończyć rozdział pierwszy. Możecie zdradzić, jakie są wasze pierwsze wrażenia. Natomiast ja już się z wami żegnam, kochani, i zapraszam was na kolejną randomerkę, która najprawdopodobniej pojawi się dzionka następnego, czyli już jutro, z drugiej gry na telefon, drugiego interaktywnego romansu. Jestem ciekawa, co będziecie myśleć o tych grach już pod koniec. Może wybierzecie, będziecie w stanie wybrać swojego faworyta. Ja po tym pierwszym rozdziale muszę wam powiedzieć, że Amnezja jest naprawdę, ale to naprawdę ciekawa. Graficznie wygląda przepięknie i tak estetycznie. Chociaż wydaje mi się, że ta gra będzie zdecydowanie bardziej mroczną historią od tej kolejnej, bardziej poruszającą ze względu właśnie na amnezję głównej bohaterki. No ale nic, czekam na wasze opinie, bo uwielbiam poznawać wasz punkt widzenia. Ja już się z wami żegnam, do usłyszonka w kolejnej randomerce. Pa, pa!